Cześć, z tej strony Patrol203 i witam was już w 10, już w 11 odcinku z gry Wiedźmin. Jak widzicie, jesteśmy w szpitalu Lebiody, czyli tam, gdzie zakończyliśmy ostatni odcinek. Pokonaliśmy ludzi Paraniny i teraz lecimy dalej. Mamy moc ogólnie, więc może byśmy zajęli się tymi dziewczynami od Carmen. To nie, poszukiwane nie. Pracujący dziewczyn, o to chodzi. Jest na razie jedno miejsce obok mnie nawet. Tym trzeba im pomóc. Więc zajmiemy się tym. Okej, okay, widzicie, już jest. Spływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu hędurzony. Won! Albo cię potnę! A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Nie. No wyciągaj miecza, no. Nic nie zawiniłem, to nie ja. No. Czego mi on nie chce mieczem wyciągnąć przez przycisk, co? Dobrze. Trzeba zająć resztę bandytów, bez zbroi 23. Ale weźmy pieniądze. Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Okej, więc lecimy dalej. Gdzie jest następne miejsce? Następne miejsce jest po tej stronie, ale tędy nie przejdziemy. Trzeba było przyjąć naszą propozycję. I kolejni. Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! No, teraz podejdzie pięknie, tak. Tak, to jest skrzyżujemy, głowa moda ciała. Zwalić od salamandry. Już jesteś trupem! Dziwne, że oni nie mają w ogóle tych broszy. Czysto salamandrowy. Ojej, ale krasnoluda to ty zostaw, co? Ej no, panowie. To mi się nie podoba. Błądźcie. Ciekawe co krasnolud w sobie. Mamy tylko mieczyk. Ty masz pistek, winko i oreniacze. O. Okej. Więc następne miejsce do ratowania ich jest na przodzie. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy niż pozostałe, tak myślę. Ponad 20 minut zrobimy tylko, bo nie mam czasu nagrać dłuższego odcinka. Ej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Nie wydaje mi się. Nie, ten. To ty. Tam. Już nie masz główki. Tryb szybki i już pochodzę. Cię to karmię po zapłatę. No właśnie. No, daj mi kolejną broszę. Ten plaster mi jodem mi niepotrzebny, więc... Trzeba sprzedać te drobne syfy, co mam tutaj, więc...
Okej, przejdźmy się do Carmen. Tak szybko już po zapłaty, przy okazji do Paraniny się może przejdziemy. Chyba było tędyk. Tędyk. W sumie to mogłem do Szani pójść, bo blisko była, ale... Szani się zajmiemy już na samym odcinku, bo z nią trzeba będzie trochę pogadać. Okej. Masz coś do mnie? Fiddler jest. Dobrze, dobrze. Ale ja szmalce potrzebuję. Psie sadło muszę zbierać, jak będę miał psiaki. Ale to Fiddler. No Fiddler to srebrny musi być. Nie było, nie? Łącie! Otworem się zajmiemy na pomocy. Ale. Trzeba uciec, wypić sobie shota. Ciśniemy dalej. Dzięki Fiddler, ogłuszyłeś go. Pomożesz mi jeszcze z tym? Brachu. Nie wiem dlaczego się na mnie rzucić, bo muszę szybko tak jednego zaatakować. Teraz to srebrny mieczek. Ratujcie się! Ani kroku dalej! Na mnie! Oj, błądźcie. Po prostu błądźcie. Na pierwszy Fiddlera zajmę. Dużo tu nie ma. Teraz szybki z tyłu. Srebr, znaczy stalowy gotowie. Dobra. Fiddler. Dawaj, co masz? Masz klucz do domu Baraniny. Przyda mi się kolejny klucz. Kolejne szczątki z kasą. Zaraz tam wyjdziemy, tylko resztę szczątków podpieramy. Okej, pierw to do Carmen znowu się przejdziemy pierw. Carmen, tu jesteś. Wróciłeś. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. No, nie jestem materialistą. W tym wypadku niech wiedźmin sobie pożyje. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. Dobrze wiedzieć. Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował podszyć się pod ciebie. Więc umówmy się, że jakby co, wręczysz dziewczynie kwiaty. I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem? Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny. W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiaty. No okej. Okay. No to... Bywaj. Przejdźmy się do Baraniny. Chyba, że to musi być dzień. To zobaczymy. Okej, okay, Baranina. Co ty tu masz? Nie masz nic ciekawego. Trójniak masz tylko. Oj. Klucz do domu Baraniny. Nie potrzebuję.
Jak musi być chyba dzień, tak mi się wydaje. Dwa kufry jeszcze sprawdźmy. I tyle. Kufilera. Okej, ktoś ode mnie może odkupić, więc zobaczymy. Szafę jeszcze sprawdźmy. Oreniacze i spadamy. Uciekamy do... O, wiem, przejdziemy się do misia kudłacza. Spróbujemy pogadać z tym, co niby skupuje różne złomy. Może się uda. Posłaniec. O co chodzi? Okej. Dam 100% ostrożny za informację, kto pacie zaproszę. Napijesz się ze mną w sumie. Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie. Okej. Czego mamy tu? Kurwa, lewinko. Nos mnie swędzi. Dajmy jeszcze jedną żowę. Może powinienem się wyprowadzić? Ja powinienem się. Gadaj. Łeb masz twardy. Ja już mam dość. Okej. No pogadajmy. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Leuwardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. Okej. Może jeszcze to napalecznie? Możesz. Mów, kto pł... Wynoś... Nie. Wiem, kto ma problem. Kupię drużynę, znajdę klientów i spiję kasę. Dobra. Ale masz dla mnie pokój, muszę się przekimać. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość? A, odciąć się potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? Pokoju? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Zapłacimy te 5 oreniaczy. Przekiwamy się w zimie, wrócimy do baraniny. Jaki bit był. Więc gdzie to jest wyjście? Tam nie wyjdziemy. Okej. Więc skierujemy się do bareni, chociaż... Nie, to nie jest tutaj. Szkoda. To jest tam koło Szani, więc może też się przyjdziemy posprzedawać różne syfy, co mam przy sobie. Ale najpierw do baraniny wejdźmy. Aha, rozumiem. A ja zostawiłem klucz. Mam nadzieję, że te ziomy od baraniny jeszcze będą. Zerknął wieczór. Teraz zróbmy ich. Mogę, nie mogę u ciebie się przykimać teraz, to chodźmy jeszcze szybko tutaj, zróbmy noc. Niechcący zostawiłem tam klucze, myślałem, że już mi się nie przydadzą. Nikt nie powiedział, że trzeba je trzymać. Miejsce wykwipunku mnie tylko zajmowały. Jeszcze nie ma nocy, zacznijmy od tego, więc jeszcze, jak jest. Jak się pali ognisko, dajmy już tą północ. Okej, okay, więc... Są tam ziomy? Są bramkarze. Domy baraniny. Mogę wejść? Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Pogadajmy. Zgubiłeś się? Kto tu mieszka? Ale niewychowany. Nie wiesz, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie? Mogę spytać inaczej. Patrzcie go, jaki hardy. To dom baraniny, a my to jego ochrona. Nie mówił, że przyjdzie tu mutant, więc zwijaj się stąd. Już znika. A ty? Już znika. Okej, miecz stalowy.
zadziało za pierwszym razem. No to co? Combo, combo. I combo. Okej. Jeden klucz potrzebuję. Kimam się do rana i... Chodzimy do domu baraniny. No, w sumie mogę użyć znaków. Zapominam zawsze. To jest bardziej opłacalne. Nie ma ich. No, za to ja mogę sobie wejść spokojnie. Ale go nie ma nadal, więc... Może tu piszę, kiedy ja mam do baraniny wejść. Muszę porozmawiać z baraniną na temat jego kontraktu z Azarem. Porozmawiać z baraniną. Dlaczego mi tu pokazuje mi się kudłacz? Dobra, przejdźmy się, już to zróbmy. Może on mi się kudłaczy siedzi, chociaż wątpię bardzo. Jak nie, to zrobimy wieczór. Nie działa. Ale kamerka sobie dała, chyba tego jeszcze nie widać. Witaj, białowłosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, a na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. Okej. Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. Same shit, dobra. Bywaj. Jest wyjście, kupię się. Różne widziałem dziwadła, ale takiego cudaka jeszcze tutaj nie. W sumie ten powinien baranina być w nocy w siebie, więc... Może kogoś skroić? Teraz nie podejdzie. Pogrzebią, kiedy umrę. Są tu psy może? Psy. Ja chcę psa. Ja chcę psa. Powinien być w domu teraz. Nie ma go, ej. Co jest? Dobra, zostawiamy go w spokoju. Idziemy nocą koło. Nie, tak, do Szani idziemy. Pogadamy sobie z Szani. Przeki mamy siły, nie sprzedamy całą resztę syfu, co mamy i tyle. Przy okazji populujemy na psy, bo potrzebujemy. Jestem, chodźmy. Daj mi stalowy, napisała. Zmienimy. No niestety, sorki bez kol potrzebuje. To chyba smale, seks psa. Psie salpu. Kolejny piesek. Ja teraz chodzimy, co potrzebujemy. Ładny pies uciekł, no dobra. Come on, come on. Sprawdźmy, ile potrzebujemy tego psiego sadła. 6 garnków. Mamy 3, więc jeszcze 3 psy potrzebujemy. Drzwi do lochu to nie. Szani mieszka na samym przodzie. Więc przejdziemy się tam. Okej, drzwi do domu Szani. To jest stara babcia, która no, jest ma zawsze sprawia problemy. Tak, zaczyna się. Co tym razem?
Nie pamiętam, żebym cię zapraszała, ale skoro już jesteś, to wejdź. Tym bardziej, że na razie nie ma innych gości. Ale ja do Szani. Wynoś mi się! Włazi taki do domu z buciorami, szacunku dla starszych nie ma. Za co mnie na starość pokarało? Ale... Ta. I ona tak za każdym razem, kurde, stuprocentowy moher. Widać, że Polacy robili tą grę. Nie pamiętam. Gości? No, przecież urodziny mam. Co mi przyniosłeś, kochanieńki? Rękawiczki w kolorze złota, tak? Flachy nie chcesz? Nie chcesz. Ale... Rękawiczki w kolorze złota. Wiem, co z kim trzeba pogadać. Dobra. Dobry, stalowy miecz. Dobra, koniec. Dajmy sobie pierścień i to. Dobra, tak jak mówiłem dzisiaj, to będzie krótszy odcinek, więc... Dzięki za oglądanie wam, dajcie łapkę, jeśli wam się podobało, jeśli wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół i napiszcie komentarz, dlaczego wam się nie podobało, żebym mógł to zmienić w przyszłości. I zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i cześć.